Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Karty Menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Aby stworzyć poprawną i przystępną dla gości kartę menu, należy przeanalizować nawyki żywieniowe popularne w danym środowisku, ustalić kategorię handlową zakładu, ponieważ decyduje ona o cenie gastronomicznej uzgodnić z dostawcami warunki zaopatrzenia w produkty spożywcze oraz napoje. Na koniec należy zweryfikować planowaną ofertę z kwalifikacjami i umiejętnościami personelu oraz możliwościami funkcjonalnymi danego zakładu. Po zebraniu niezbędnych danych można przystąpić do opracowywania zawartości karty menu. Zawartość karty menu jest podzielona na kategorie potraw ułożonych w kolejności odpowiadającej ogólnie przyjętym zasadom podawania dań. W klasycznej karcie menu kolejność zamieszczania dań jest następująca. Zakąski zimne, np. śledź w śmietanie. Zakąski gorące, np. panierowany ser smażony z żurawiną. Zupy. Dania rybne. Dania z mięsa cielęcego. Dania z mięsa wieprzowego, dania z mięsa wołowego, dania z mięsa baraniego, dania z drobiu, dania z dziczyznę, dania jarskie, takie jak naleśniki pierogi, dodatek do dań głównych, czyli np. kasza, ryż, makaron, desery oraz napoje gorące i chłodzące. Natomiast restauracje charakteryzujące się wysokim standardem usług posiadają na wzór krajów zachodnich bardzo rozbudowane karty menu. Dodatkowo asortyment dań w tych kartach jest rozszerzony, a w porównaniu z kartą klasyczną mają trochę inny układ. Zamiast dań jarskich i dodatków do dań głównych, mamy dania różne z mąki i jaj, potrawy z jarzyn i grzybów, sery, a po deserach dodatkowo występują owoce. W zachodniej karcie menu zupy mają pierwszeństwo przed zakąskami gorącymi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.